Zawiesia stanowią element wyposażenia urządzenia dźwigowego żurawia czy suwnicy. Za ich pomocą można zawieszać, obwiązywać lub podtrzymywać podnoszony ładunek. Dziś zobaczymy, jak są produkowane. W tym celu odwiedziliśmy zakład produkcyjny firmy Interrope w Jastrzębiu-Zdroju. Firma Interrope od 2002 roku zajmuje się konfekcjonowaniem lin i produkcją zawiesi linowych i łańcuchowych. Każda lina i zawiesie dostosowana jest do urządzenia, ciężarów i gabarytów podnoszonego ładunku, planowanego okresu eksploatacji i ryzyka związanego z warunkami stosowania. Z uwagi na realizację różnych rozmiarów, długości i typów zakończeń, trudno byłoby taką produkcję zautomatyzować. Niezbędna jest zatem wiedza i doświadczenie załogi. Na podstawie dokumentacji technicznej opisującej zawiesie trzeba dobrać odpowiednią średnicę, konstrukcję i wytrzymałość liny oraz osprzęt gwarantujący minimum 20 tysięcy cykli pracy. Wszystkie te elementy mają wpływ na dopuszczalne obciążenie robocze gotowego wyrobu. Operator pobiera z magazynu odpowiednią linę nawiniętą na bęben. Może to być lina standardowa lub specjalistyczna lina Python. W pierwszej kolejności odwijana jest żądana długość liny. Czas na zakuwanie. Operator umieszcza końcówkę liny w tulei, która zaciskana jest w prasie hydraulicznej. Tuleje mogą być aluminiowe, stalowe lub miedziane. Wyróżniamy tuleje stożkowe i cylindryczne. Przy większych średnicach lin tuleje umieszczane są w prasie hydraulicznej o sile nacisku wynoszącej 600 ton. Operator sprawdza długość uformowanej pętli, która musi się zgadzać z normą. Rozmiary pętli zależą od średnicy zaciskanej liny. W tulejach typu C przy zakuwaniu lina musi być widoczna w otworze rewizyjnym, co daje pewność, że weszła do tulei na odpowiednią głębokość. Tu widzimy zakuwanie tulei cylindrycznej. W tym wypadku druty muszą wystawać poza obręb tulei. Po zakuwaniu wypływki zostają zeszlifowane. W przypadku zawiesi wielocięgnowych kilka lin łączonych jest za pomocą ogniwa. Stosowane są dodatkowe elementy wyposażenia, jak szakle czy haki. W cięgnach przemysłowych stosowane są także stalowe końcówki gwintowane. Często wolny koniec liny upala się, zabezpieczając ją przed rozplataniem. Oprócz zawiesi linowych stosowane są także zawiesia łańcuchowe. Ich produkcja oparta jest na łączeniu elementów w odpowiednich konfiguracjach. Długość cięgien zawiesi łańcuchowych można zawsze dostosować do wymiarów ładunku za pomocą haków skracających. Wracamy do zawiesi linowych. Zobaczyliśmy procesy zakuwania, które zmniejszają siły zrywające liny. Jedynie zalewanie lin w końcówkach stożkowych nie osłabia ich wytrzymałości. Odpowiednio oczyszczone i rozszczepione liny zalewane są substancją żywiczną lub stopem metalu. Zobaczmy jeszcze, jak wykonywane są zawiesia zaplatane. Może je wykonywać tylko pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. A tu widzimy zakończenie zaplotu bardzo elastycznych zawiesi Gromet. Za ich pomocą można bezpiecznie podnieść ładunki ważące ponad 1000 ton. Poszczególne partie zawiesi poddawane są testom na kalibrowanej maszynie do badań wytrzymałościowych. Istotne jest także ich serwisowanie. Po roku użytkowania każde zawiesie musi przejść szczegółową kontrolę. Podczas serwisu dokładnie sprawdzamy wytarcie wszystkich elementów zawiesia oraz wykonujemy badanie statyczne. Na koniec zawiesia są znakowane w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja wyrobu. Każde zawiesie posiada oznaczenie nośności oraz kod identyfikacji odpowiadający wystawionej deklaracji zgodności oraz znak bezpieczeństwa CE. Obecnie w ciągu roku w zakładzie przerabianych jest około 800 km lin stalowych. Wyprodukowane przez Interrope zawiesia wykorzystywane są m.in. w branży budowlanej, przemyśle morskim, wydobywczym czy stalowym.